się stało? Zginęła nam Mirra! Niemożliwe! Mojego kadzidła też nie ma. Baltazar, sprawdź, czy ma złoto. Mam. Dziwne. Zabrali zioła, a złota nie tknęli. Może myśleli, że te wasze pachnidła to... No wiecie. Przecież robią teatr. A jak się robi teatr, to nie ma się głowy na takie głupoty. Ale eksperymentalny. Teatr jest teatr i już. Ja tam wiem, że kto wziął mirrę i kadzidło, musi być nie złodziej, tylko osioł. Byłaś gole, rozszyfrowali nas. O raju, co to za maszkary? Wół i osioł, nie gniewajcie się, ale musieliśmy zjeść wasze wonności. Nie były zbyt smaczne, ale odbijają się bardzo przyjemnie. Zachowuj się, musieliśmy je zjeść, bo byliśmy bardzo głodni. Jacyś ludzie zajęli naszą stajenkę, a resztkami naszego siana wyścielili żółw na kołyskę dla niemowlęcia. Jacyś ludzie to byli Józef i Maryja, która właśnie powiła syna w osły. Tylko on jest osłem, ja jestem wołem. Na jedno wychodzi. Żałujecie dachu nad głową i garści siana Zbawicielowi świata? Wy swojej wolności też żałujecie. Bo to były dary dla Chrystusa właśnie. A skąd ja, biedny osioł, miałam o tym wiedzieć? Albo ja, biedny wół. Gwiazda was nie uprzedziła. To we fiołkowane świecidło? Coś mówiła. Właściwie śpiewała. Ale my nie znamy angielskiego. Błąd. Teraz nawet osioł powinien znać języki obce. Spróbujemy naprawić nasz błąd. Wrócimy do stajenki i będziemy własnymi ciałami ogrzewać dzieciątko i od wiatru osłaniać. Tak zrobimy. Noce są teraz zimne, a w wolnych chwilach pouczymy się angielskiego. No widzicie, oni znaleźli sposób, żeby wszystko naprawić. A my co? Z gołymi rękami do stajenki pójdziemy? Nie. Ale co to takiego właściwie jest? Tak dokładnie to nie wiem, ale to jest coś, co się robi od zawsze. Jak spanie w nocy. Trochę tak, ale trochę jeszcze więcej. To może zgodnie z tradycją spróbujmy jeszcze trochę pospać. Spróbujmy, tylko wiesz co? Połóż się trochę dalej, bo jak ci się przyśnią wielbłądy, to znowu będziesz mi okładać pięściami. Kiedy przyjdzie ten czas?
właśnie nasza propozycja. Prawdziwa, tradycyjna polska szopka. A co z tym eksperymentem? Eksperyment polegał na tym, żeby w naszej szopce wszystko było dobre i piękne. Diabły też? Żadnych diabłów. Ani śmierci? Ani śmierci. A co z nami? Możecie do nas dołączyć. Do aniołów? A ten co robi między aniołami? Kto? No ten, Herod. On to anioł. Akurat, rogaty. Proszę pani, proszę pani, odurwał mi skrzydło. Wiedziałam, że tak będzie. Tradycji musi stać się zadość. Do roboty! Nie zapomnimy ciało, to ten
i Gruzji, Aleksandra Perzyna, lat 8 i Hanna Macieja, lat 7. Brawa dla małych artystów.